wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Piecho, to jest The Giant Riptide i naprawdę to dokończenie serii zrobiło się troszeczkę dłuższe niż myślałem. Ale dobra, spoko. Po co mi teraz szybka podróż? Niby. Czyżby po to, żeby wykonać ostatnie misje przed samym końcem, przed epilogiem? Opuść wyspę. To tyle? O, sorry, ale wam chyba odcinek zaserwowałem. Czy coś się jeszcze wydarzy? Zobaczymy, no. Biorę w jedną stronę, uruchamiając silnik Kutra, decydujesz się razem z drużyną opuścić pana i zakończyć tę historię. Jeśli masz jeszcze coś do załatwienia na wyspie, teraz jest ostatnia okazja, żeby się tym zająć. Czy chcesz opuścić wyspę? Nie, jeszcze nie. Zobaczmy najpierw, czy naprawdę nie pozostało mi jakieś ważne zadanie do wykonania. Lekcja historii, no cholera jasna. Porozmawiaj z Kesslerem. No dobra, niech będzie. A czy nie jest jedna z tej misji z gatunku niewykonalnych? Moment, czemu tutaj jest flaga? Ej, stop, nie oznaczyło mi tutaj nic. Gdzie jest doktor Kessler? O, on już może nie żyć, coś mi się wydaje. No to słabiutko. Jakieś inne zadania może? No drużyna ewentualnie. Jakieś wydarzenia? Kuchnia polowa, przynieść... A nie, nie, nie. Dobra, to tutaj po prostu wynieść, przynieść, pozamiataj. Zabij ból. Bólowe, diamenty, zdjęcie mieszkańców, puszki z jedzeniem. Nie, 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 nie. Ale moment, moment. Drużynowe. Aha, to po prostu też kolejne przynoszenie przedmiotów. No nie, no serio. Oprócz lekcji historii nic więcej mi nie zostaje. Dobra, koniec. Chyba, że coś tam jeszcze będzie, więc przodujmy, strzelbusie. Ej, może jeszcze tak, rozejrzyjmy się tylko szybciutko. Gdzieś tu naboje nie leżą przypadkiem do strzelby właśnie. Leżą, nie leżą, leżą, nie leżą, leżą, leżą. Kurde, mogą być po drugiej stronie, tam gdzie jest pan Frank Serpo, którego nie idzie zabić przez siateczkę, jak mi przykro. Nie, no dobra, kit. Wcześniej była mowa o najtrudniejszej bitwie, jeżeli to była bitwa z Harlow, no to... No dobra, no to to już by było tyle, ale liczę, że coś jeszcze będzie, więc lecimy. You fucking freaks! Get back here, you fucking freaks! O, przełaż przez siateczkę. Już bym się przedzierał na górę, Serpo. You don't know what you're doing! Nie, tak tego nie otworzysz na pewno! Aha. Dostał jedną bułę nokautującą i wpieprzyły go żywcem. Co w sumie nie jest aż taki zły los, jaki mógł go spotkać. Ej, fajny rzut ekranu teraz. Fajny loading screen. Te trzy czarne ręce i wiele głów. Bardzo dużo głów. Pewnie zombiaków, oczywiście. A co, faktycznie epilog? Tak? Już? Żebym ja nie musiał tego doklejać do poprzedniego materiału przypadkiem. Ale chyba będę musiał, bo to jest chyba koniec, autentycznie. Ekipa odpływa łódeczką, mi tyle. Ale nie, coś się jeszcze dzieje. Ludzie walczą. Ale raczej, no, nie ma opcji. Aha. Moment, czyli co? Stop. Była możliwość uratowania tych ludzi? O kurde, to ale mi teraz głupio. Ich wszystkich spotkał najgorszy los, a ja sobie odpływam Sylwią. Kurde, daleko, daleko, daleko? Ej no. Trochę niesprawiedliwe. Tam ci ludzie nic nie zawinili. Nie, to nie jest parę osób. Myślałem, że poszła maksymalna wyjebka, ale na szczęście nie. A-OK, Doc. Never better. I have a little headache, but otherwise I'm perfectly fine. The Serpo. Yeah. He won't be bothering us anymore. What about Harlow? We couldn't help her. Yeah, she decided to stay. No, nie pamiętam dokładnie tej sytuacji w ten sposób, ale skoro chcecie taką historyjkę trzasnąć współpodróżującym, no to czemu nie? Authorities in Banoi and Palanai report that the crisis is over.
life is slowly returning to normal as rescue crews clean up the aftermath of the monsoon. No, czyli wszystko dobrze się skończyło, chyba. Travel to and from the region is still prohibited as the rescue operation continues. Rumors of a possible plague outbreak have been discredited as international relief organizations continue to assess the situation. Bo przesady nie wypłynęło do mediów, wiesz, że były zombiaki, serio? Oj, nie mówcie, że jednak pomutowali tam wszyscy. I biegną cztery zombiaki na mostek. Oj, nie mówcie. Nie było widać bohaterów. Ani jednego. Łódź jest pusta. Oj, nie, nie, nie. Śmierdzi mi tutaj złym zakończeniem. Aha, jeżeli teraz wyskoczą. No. Teraz nie wiadomo. Czy wyszli jako zombiaki, ale zombiaki nie otwierają kajut przecież, nie? Chyba. Dobra, autorzy, no kochani, no tak się skończyło. Dead Island Riptide. W sumie nawet cieszę się, że dokończyłem tą serię. Czemu nie? Wielu Polaków przynajmniej w kredytach. Nie no, spoko. Dalej uważam Dead Island za najlepszy symulator inwazji zombie. Tak po prostu. Broń biała. Specjalne strefy, gdzie można trafić. Nogi, ręce, głowa, korpus. Oczywiście buci. Umiejętności specjalne, broń palna w tej części jak najbardziej obecna jeszcze. Dodatkowo. Piękne tropikalne tereny. Spoko ogólnie, ale bugów troszeczkę i niedociągnięć. Oby w Daylight tego już nie było. No ale doświadczenie przychodzi wraz z wiekiem, wiadomo. A panowie tutaj wszyscy i pani Urszula. I pani Marta oczywiście. Też już zasięgnęły na pewno troszeczkę wieku i za tym też doświadczenia, więc kurczę, czekać tylko na Daylight pozostaje. Dobra. No to pozostaje was jeszcze z kredytami. Albo je przyspieszę. Zobaczymy, ale w każdym razie ja się z wami w tym momencie żegnam. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem. Pozdro, cześć, hej i wielkie dzięki za oglądanie tej serii ze mną. Chrome Engine 5. Okej. Nie mogę przypomnieć, który to już. Czyli co mówicie, że w Daylight będzie Chrome Engine 6 po prostu? Czyli jakiś zupełnie inny, nowy silnik graficzny. Zobaczymy. To już nie Polacy, to już mógłbym to przewinąć. Bo... Co? Ta gra wymagała tłumaczenia na język polski? Serio? Czyli była domyślnie pisana po angielsku? Z jakąś międzynarodową się uderzyła troszeczkę do głowy. Spoko. Nad ekran mi się kurde przyciemnił. Tak długie są te kredyty. I szczerze, większość speców jest od marketingu, jeżeli chodzi o międzynarodowość. Więc produkt domyślnie robiony jako międzynarodowy. Bardziej niż polski. Cholera. Co i nic? Serio nic? Mogę kontynuować na przykład?
Zapis zawiera już zakończoną kampanię. Twój postęp w grze zostanie usunięty i będziesz mógł rozpocząć ponownie kampanię od początku. To co to jest, kurde, za kontynuuj? Do dupy. Nie, dobra, wyłączam tą grę. I do momentu zasięgnięcia po Daylight zapominam o niej. Już było fajnie. Dobra, nara.